Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego customu Dracula's Return. Jest ze mną Ania oczywiście. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, i ja już nie pamiętam za wiele z ostatnich nagrań. Ja już nic nagrań. Nie pamiętam, już w ogóle zapomniałam, że mamy jedną, jedyną broń i mało amunicji. A no tak, bo my mamy tylko rewolwer i to jeszcze 7. Aha, bo tu się w boczek chyba szło na skrzynki i tam gdzieś na ten dach. Tak, ja jestem na tym dachu, no. Jezus Maria. Ale o co tu chodzi? W sensie, po co myśmy te nietoperze stąd przegonili? Tam chyba coś trzeba było wziąć, czy nie? A to jest taka skrzynka, czekaj. Taka między udłami takimi. Może tam się coś przesuwało. Czekaj, tu coś leży w tej skrzynce. Ej! Co to jest? Jakieś nuty? Pokaż mi to. Claire de Lune. To wygląda jak nuty. A to się rozwala tą skrzynkę? Tak, rozwala się pistoletem. Znaczy rewolwerem. Masz to? No, mam. Ale to wcześniej chyba było zablokowane, coś mi się kojarzy. To chyba było kratką nawet zablokowane. Może i kratką, tak, ale... Dziwne. No to teraz musimy chyba znaleźć jakieś pianino. Mi się coś kojarzy, że w tym domu było. Coś, no. Ale to nie wiem, czy to w tym domu, czy... Czy w tym sanatorium, tym głównym chyba. Chyba w tym sanatorium. Tak, tam było takie miejsce z nutami, kurde. I nie było tam w kominku jakiegoś tego... Tak. Tak. Boże, w kominku tego do wklikiwania kodu numerycznego. No. Coś mi się kojarzy. Dobra, jak tam się szło? Na pewno na lewo. I chyba na wprost. Schodami w dół i potem ten. I potem w prawo, no dobra. Tylko już nie wiem, jak w tym sanatorium, bo tam było milion przejść. No. Także... No to tam, kto pierwszy znajdzie, to będzie wchodził, nie? Na wprost? Nie, kurde, nie wiem. Ona no, się tu gapi. Na górę. Może na górze to no, może tak być, że na schody. A my w końcu zrobiliśmy coś w tej łazience, gdzie tam tą wodę polaliśmy? Nie, ale mamy bucket. O, tu. Po schodach na górę i od razu w lewo pierwsze przejście. Po schodach na górę i w lewo. Mamy bucket, to też trzeba o tym pamiętać. No. Od razu w lewo. No i ona tego jest jakie odgłosy. O! Ona gra! Serio? A co to w ogóle jest za ustrojstwo? Nie mam pojęcia. Nie znam tego instrumentu. Ja też nie znam, dziwnie to wygląda. Jakiś sterczący kikut. No. I z przodu, znaczy i na górze, i z boku. Ej, pojawił się Dracula za nami, lol. Aha. Ale to tylko w tym lustrze, tak jakby. A, w lustrze, okej. Okay. Znaczy... To tak jakbyśmy się przenieśli na drugą stronę lustra. Ale albo mi się wydaje, ja już no, sobie tak, nie wiem. Tak kamera to pokazała. Ej, on tu normalnie siedzi. No właśnie, ale co z nim zrobić? On na coś czeka tutaj? No się nie wiem. Ej, co mi dało to, że ja to... No właśnie, bo ogień się nie zgasił. To tak jakbyśmy musieli jeszcze tutaj zgasić tym wiaderkiem. Ej, a za tą kotarą tu było jakieś... Aha, za tą kotarą jest takie przejście ukryte, ale to było zamknięte, dobra. No, ale tu nic nie ma. Nie rozumiem. Ej, czekaj! Okej, klucz znalazłem. Gdzie? Podszedłem do tej łopaty, do... Nie wiem, co tu jeszcze jest. Jakieś tu narzędzie obok Aha. tego fotela. Kliknąłem kontrol i myślałem, że ona weźmie jakąś łopatę, czy coś, ona wzięła klucz z ziemi. Ja pierdzielę. Tylko wiesz co, wydaje mi się, że tego klucza nie było na podłodze, więc może to chodziło o to, żeby na to lustro lustrze, spojrzeć. No, doktor z rumki. Ale jaki fuks, że ja tam podszedłem i kontrol wcisnąłem. Boże. Ale gdzie teraz ten klucz? Ale to nawet kamera nie najeżdżała, ani nic. No. No i teraz nie wiem gdzie. Doktor rumski. Boże, to może być albo tutaj, albo... Wiesz co, wydaje mi się, że na dole były drzwi takie. W sensie tam do piwnicy jak się schodziło, pamiętasz? No. A nie, czekaj, tu przy tym kominku też jest dziurka na klucz, to może też być tu. W tym głównym pomieszczeniu, tu przy tym kominku, który... Tak, tutaj. Aha, główne. Dobra. Tak, główne, wejściowe to na wprost jakbyś szła, nie? Dobra. No i się otworzyło, dobra. Jezu.
To jakiś koleś stoi. Ej, to ale jest... Ale to ma inny kolor w ogóle. No, ale to jest Jean Vie chyba z czwórki. Okej. Okay. Weź go sobie przybliż, jak tu podejdziesz. Jak Jean Vie wygląda, tylko w garniturze jakimś takim. No, w sumie. Jezu. Tylko jakiś taki chudy, się wydaje. Jakiś chudy. Ej, ale o co tu chodzi, bo ja nie wiem, bardzo... bo ona coś powiedziała, ale... Mam jakieś flary, Boże drogi. O, dobra, mam jakąś... Co to jest? Z tej szafki wyciągnąłem coś, wiesz? Tylko co to jest? Tam jakiś rentgen w ogóle. No. Dossier, egzamin. The second digit is the square of the first. The last two are the cube of the... O Boże, jakaś zagadka. Masakra. Aha, bo to będzie do tego... Do tego kodu tam. Do tej klawiatury numerycznej, tak. No. Czyli rozumiem, że idziemy teraz bucket naprzeciwko. Tutaj do tej łazienki. Aha, tak, idziemy do tej łazienki. To jest naprzeciwko, tak? Tak, no. Dobra. I rozumiem, że wracamy tam na górę do tego... No, ale mamy tak jakby tylko część tego kodu. Pierwszą i ostatnią, tak? Nie, drugą i ostatnią. Ja właśnie nie rozumiem tego za bardzo. The Jezus second... Maria. Co to znaczy digit? Digit to jest chyba numer, jako aha, wiem, taką square do to nie jest, a to nie jest do kwadratu? W sensie, że drugi numer jest jakby... O ja pierdzielę, nie umiem tego przetłumaczyć na polski. Jakby liczbą do kwadratu tego pierwszego. Tak. Tak, no. I potem dwie ostatnie cyfry są... Co to jest the cube? To nie rozumiem. The cube? Sumą? Nie wiem, nie znam się na angielskich zwrotach, wiesz... Matematycznych, tych, no. Tak, działaniach, no. No bo cube to jest jako sześcian. Może chyba być też silnia, albo może być pierwiastek na przykład. Jezus! Ja wolę! Ej, zniknął ten Dracula. Dobrze, ja no sobie napełniłam wiadereczko i ja wasem. Ten. Aha, ja się podpaliłem. Aha. To nie wiem. No kurde, co ona robi? Nie wiem, jak ja mam to. Żeby ona mi tam nie wlazła i żeby to zgasiła, bo to tak trochę, powiem ci, jest beznadziejna. No i wylała na podłogę. Jezu, nie mogę tego zgasić, nie? Bo się podpalam. Może tutaj z krawędzi, tak? No spróbuję pod skosem, tak. I ona to ma. Dawaj to. No nie bardzo, nie zadziałało. No właśnie, też mi nie zadziałało. No jakie gunwo. Ja pierdzielę. Aha, w ogóle się zaciąłem, wiesz? Chciałbym zauważyć. Aha, ja się podpaliłam. O, teraz może mi się uda. A, matko. No, zgasisz to. Jest! Uff, udało mi się. Podszedłem o, tak... dobra, jest. O, dobra, jest. No. No i teraz pytanie, jak my to rozwiążemy? No, ja właśnie nie mam pojęcia. Ale skąd mamy... Przecież nie mamy nawet ani jednego numeru w ogóle, żeby jakby zacząć. No właśnie, chyba że mamy tak, wiesz, zgaduj zgadula, która będzie pasować nam pod te działania, nie wiem. Układ równań? O Boże, ja nie jestem dobra z matmy. Nie no, żartuję, poczekaj. Second digit is the square of the first. No dobra, no to równie dobrze może być 1-1. 1 do kwadratu, no. To jest 1. Czekaj, bo ja nie mam żadnego długopisu. Dobra. Pierwsza, druga liczba. Jakby jest do kwadratu. No ale poczekaj, bo mamy jakby tylko 9 cyfr, tak? No. I zobacz, to muszą być jakby, jakby chodzi mi o pojedyncze cyfry, wiesz o co chodzi? No. Że nie możesz wziąć jakby jako tej cyfry drugiej, dwucyfrowej cyfry, rozumiesz? Tylko musi być to jednocyfrowa cyfra, czyli jakby do kwadratu może być jedynka, z dwójki można zrobić czwórkę, z trójki dziewiątkę i to jest koniec kombinacji. Aha, 1, 4, 9. No. Wiesz o co chodzi? No, rozumiem. Bo jakby, wiesz... Nie można jakby jako drugiej cyfry wziąć dwucyfrowej. Mm-hmm. No dobra, czyli 1, 4, 9, czyli wtedy początek byłby tak. Albo 1, 1, albo 2, 4, albo 3, 9. Nie sprawdzę, co to znaczy ten cube. Tak, a cube to nie mam pojęcia.
translatorze. Gdzieś. Ale cube to może być też kostka, wiesz? Ja wiem, ale może translator ogarnie. Może ogarnie. Chociaż trochę. Cube. Nie cube, the last tylko cube. Are the cube of the second. Czyli tylko z tej drugiej. Podnosić do sześcianu. Więc do trzeciej potęgi po prostu. Czyli poczekaj, 4 do potęgi trzeciej. To jest 4 razy 4, 16 i 16 razy 4. O Boże. 64? Dobrze? Nie, nie wiem. Czekaj. Mam włączyć kalkulator? Ja już włączyłem właśnie. Okay. 16 razy 4, 64, tak. Czyli możesz sprawdzić, Aniu, 2, 4, 6, 4. Czy zadziała. Dobra, a ja sprawdzę jeszcze z trójką. 3, 9, 2, 9. 4, 6, 4, tak? Tak, tak. 9. Ona, aha, bo ona musi rozwalić to. A. Ona nie da rady. Nie, no, musi, dwa, być, musi być 2, 4, 6, 4. Musi sześć, być. 4. Musi być. Nie mów, że nie. You can get through! Tak! Jest! Wiesz dlaczego musi być? Bo z 9 do sześcianu wychodzi 729, więc nie możesz pisać jakby trzycyfrowej, nie? No tak. Nigdy. Ej, to proste jednak było, tylko trzeba było wpaść, nie? Od tego no i sobie przetłumaczyć. No tak, dobrze, że tam sprawdziłaś to do sześcianu. Ja no, to bo w tak, ogóle nie wiedziałem. No, ja też nie wiem, nie przypuszczałam, bo ja nie znam takich... Boże, to jest apteczka w durnowatym miejscu. What the fuck? Da się ją wziąć? Pokaż ją. Nie widzę na razie. Ja nie mogę. Na stoliku tak jakby przyczepiona, przyklejona jest. A jest. Nie wiem. No tak jakoś dziwnie. No chyba, że się da to rozwalić. A możesz ją wziąć tak z tej? Można sobie powrót tu otworzyć drzwi. Ja słyszę jakiś, jakby ktoś rzygał. W ogóle słyszę dziwne dźwięki. Nie no, wzięła mi to. Ale to ze stolika? Znaczy, byłeś na stoliku? Tak, na ten stolik. Jakaś łapka, ręka w ogóle, dłoń. Aha, bo to z drugiej strony. Weź to i zobacz, że łazi ci po podłodze odcięta taka dłoń. A no, jest. O Boże, ktoś do mnie strzela. A nie, bo... ten koleś. Boś... Ale on strzela takie... Ale ta ręka mnie rani chyba, czy nie? Nie wiem. Otworzyłem takie przejście, bo on tu wybiegł. No to właśnie to jest powrót chyba. No dobra, ale co my tu zdobyliśmy? No właśnie, oprócz apteczki to nie bardzo. Tu jest takie, jak flary zapalisz, to między biblioteczkami takie przejście. No wiem, właśnie, tylko nie wiem. A może w to strzelić? Strzel w obraz. A, widzisz. Ale ona celuje mi w tą rękę. O Jezu. Tam otwiera się przejście za tym obrazem. No, znaczy to za tym celu. Ten pacjent to... Masakra. On może przestać strzelać? Bo mnie to tak stresuje lekko. No mnie też trochę stresuje. No dobra. Jezus, nic nie widzę. Aha, ojej, tu ta laska jest. A, to my panią tutaj przyjechaliśmy. I daje się jej ten holy water. A. O, razem z tym prochem no, chyba, tak? No, bo tam tak. Idzie Dracula. No właśnie. I znowu dostaliśmy w głowę. Ale dlaczego ona jest taka z dupy, ta Lara? No właśnie, ja nie wiem. Jakaś taka ciamajdowata jest. Się stała se i w ogóle nic nie zrobiła. Wywalone. Tosnek masz, kobieto. Ej, on Boże. Jak on ją tarmosił. No właśnie, co się tam działo, ja pikole. Ej, jakiej celi jesteśmy. Super, jesteśmy zamknięci w celi bez klamek. Czy to jest już jakiś nowy level, czy to jest to samo? Nie, ten sam chyba. Aha, dobra. Wiesz co, dają tu amunicję w tej celi, więc to jest ciekawe. No, a... wygląda jakby klapa miała się utworzyć na górze, gdzieś tam, nie wiem. Wiesz co, a może strzelić w to? No, no może. Strzelić. Jest taki krzyk. Miałaś to? No, cały czas słyszę jakieś krzyki. Taki pisk takiej kobity. O Jezu. No właśnie tam. Oh my god, co tam jest na końcu? Apteczka? Coś tam leży chyba. A bo to ta łapa do mnie idzie znów. No Boże, nie. Nie wiem, co tam jest. Jezu, jakie krzyki! No. Tak mi się trochę kojarzy teraz z Angel of Darkness. Ty wyszedłeś na wprost, czy skręciłeś? Wiesz co, teraz podnoszę znajdźki i na razie się zastanawiam. I gdzie idziemy? Prawo? Chyba, że to prowadzi... Chyba, że to prowadzi do jednego, no bo może tak wygląda, idę prosto.
A ja skręciłem Aha, prosto nie mogę. Aha, bo ten wiatrak się tam jest. No ale... się wyjaśniło. Ja tu też dojdę do wiatraka, więc... jest taki krzyk. Ej, no odpycha mnie ten wiatrak. Ale dobra, może... cisnę tą strzałkę, idzie. Okej. No wstaniesz? Wstała, dobra. Ale tak dziwne. Ej no! To nie! Jakie głupie! Co się stało? No wiesz, stanąłem sobie i stałem sobie tam, a ten wiatrak zaczął mnie odpychać i Lara przeniknęła przez tą jakby szczelinę i wiesz... I wylądowałem w tej szczelinie stojąc. Dobra, wiem chyba co trzeba tu zrobić. Aha, no ja też. Tylko ja teraz zanim to zrobię, to potrwa 5 lat. Może trzeba zestrzelić to. No, zestrzelić trzeba. Taką wyróżniającą się teksturę, jak zapalisz flarę, to będzie widać. Aha. Naprzeciwko. Znaczy, naprzeciwko tego chociaż nie wiem w sumie. Poczekaj. Bo tu też jest taka tekstura. Nie. Tak, dobra, jest dźwignia tam. O Boże. Musisz zapalić flarę. To jest w tym korytarzyku, gdzie cię wiatrak odpycha. Tam jest taka szczelina. Taka tekstura, którą trzeba strzelić. Jak flarę zapalisz, to się wyróżnia. Aha, ale to... Z rewolweru, nie? Kucając, nie? Na kuckach będąc. O Boże, przecież to jest porąbane. Nienawidzę takich rzeczy. No, jakaś klapa się chyba to otworzyła, nie wiem. Ale tam jeszcze jedną taką, słuchaj, teksturę widzę. Dwie są chyba takie do zestrzelenia. Ja nie wiem nawet, którą to jest najgorsze. No, Boże. Zanim ona łaskawie cokolwiek zrobi. No, masakra. Aha. Widzisz taką ciemną, wyróżniającą no, się? No, no, to ona. Głupia kobieta, no. Ale głupie z tym wiatrakiem trochę to jest. Myślę, że ona się baguje w tym w ogóle. Wiesz co? Czy ja zdobyłem sekret? Tak, ale, sekret. Ale to co się właściwie stało, bo ja nie wiem. Klapa się otworzyła jakaś. Nie wiem, czy Aha, to nie ta, którą wcześniej. Tam mijaliśmy wcześniej. No, tak. I jeszcze jest druga taka tekstura do rozstrzelania i tam jest sekret. Mhm. To jest w tej odnodze, słuchaj. Jak skręciliśmy tam w prawo wtedy, nie? No. To w tej odnodze tam gdzieś któraś ścianka. Zapal sobie tę flarę, to tam ogarniesz. To akurat nie przy wiatraku, więc tam jest spoko. Aha, czyli tam naprzeciwko w sumie. Dobra, ale klapa się otworzyła do kolejnej celi. A! Jezu! Boże. Masakra! Fajnie. Jestem ciekawa, ile w ogóle zebraliśmy w tym poziomie tych sekretów, bo... Wiesz co, wydaje mi się, że sporo. Bo nie ma statystyk na poziom. To mnie zawsze irytuje to od czwórki, że nie ma statystyk na poziom. No, mnie też, ale... Czekaj, bo ja tu mam akcję. Dobrze. nie wiem, co mam zrobić, do czego to jest klucz. Panic Room Key. Matko, on mnie leje. No właśnie, wydarłem się, bo mnie tak za tego. Ej, ale nie da się go zabić. No nie da się, tam masz klucz. Super, on jest nieśmiertelny. Jakim cudem on jest nieśmiertelny w ogóle? Znaczy ja nawet nie próbowałem w niego strzelać, ale wiesz, bo mamy mało naboi, więc nawet nie próbowałem. Natomiast klucz tam leży, w tej drugiej sali jakby, przy drzwiach takich. Mhm. No, i wydaje mi się, że ten klucz będzie do... Do naszej celi może Tak, być. Do naszej celi No, musimy się pierwszej. Pewnie cofnąć. Ja pikole, ale jak ja tam wlezę z powrotem, to mnie leje. To było irytujące, że on tak cię przesuwa trochę, nie? Jak tam próbujesz skoczyć. Aha, bo z tej strony się nie da. Już umarłam, dziękuję bardzo. A on w ogóle tak mocno leje, no, come on. No, wiesz, no, uważa cię za psychiczną. No, ale on ma... jesteś. On ma pięści gorsze niż Lara. Ej. Co to jest? Wyszkolili. Co to ma być? Ale nie, bo to nie jest w sumie żaden strażnik, to jest jakiś obłąkany. No to jest obłąkanie, dlatego właśnie co on taki silny, kurde, ćwiczy tu w tej sali, czy co, o co chodzi? No, pewnie jedzie na ręcznym. Boże! To wiesz, to ma silną rękę. Teraz nie wiem, czy w dobrą stronę wskoczyłam. Oczywiście, że w złą stronę wskoczyłam. Ej, a tu taka pielęgniareczka jest i ona też taka jest dziwna bardzo. Zachowuje się bardzo creepy. God. Właśnie tam, kobieto. Rozumiem, że my mamy biec za tym
powozem, tak? Dorożką. Tak, tak będziemy gonić Drakulę. No bo on zabrał tą laskę. No sobą. Właśnie, do tego zamku pewnie, nie? No, chcę ją wyssać. Chcę ją wyssać. I co, zmiana levelu tu będzie? Tak, zmiana levelu. Okej. Okay. Cutscenka. Ej, ta babka pani nawet... Krumki. No, ta baba ma nawet, słuchaj, takie ślady na szyi. Aha. Że była już ssana. O, poś. Schodek na górę? Aha, tak, bo to... Aha, bo my jesteśmy tutaj. Tak, już musisz tego wyjść stamtąd i tyle. Dobra. Pielęgniarkę obczaj w ogóle, co ona tu pieprza. Ona była w tym... A tutaj jest... Full of the week. Masakra. Ale jakie ona ma ruchy tam dziwne. Dobra, Dracula z kasu przed nami. Fajnie, że włączyłem stoper po tym, jak kalkulator odpaliłem. O nie! A nie, dobra, leci. Uff. Okay. Leci, nie wyłączyć. Jesteśmy w nowym levelu i ten level stworzyła Klara i ma 4 sekrety. I to jest chyba ten specjalny taki. A, jest. Ten ej, ale to w sumie wróciliśmy do tego levelu z tym zamkiem. Tak, tak, bo myśmy już byli w tym zamku. Okej. Okay. Boże, co to za blonda. Nie wiem w ogóle, co to jest. Wygląda jak Malfoy z tego, z Harry'ego Pottera. Co to za blonda. Słyszę te wilki już na wstępie, nie? Ej, dlaczego ja broni? No nie mam broni? Już ci zabrali? No nie. Ja się nie rozumiem. Ej, nie mam broni, serio. O nie. Tylko tak źle mi zniknęła, kurde. Ale głupie. Może wytłumaczyli w cutscence. Może. Chociaż przecież nie wiem. Lary tam nie było na tej cutscence, więc... No właśnie. No, nie ma tej broni. Ale kupa. Wiesz co, ja nie wiem, gdzie tu iść za bardzo. Ja się wróciłem do tego naszego więzienia takiego. Aha, bo pamiętasz, żeśmy tu pozostawili rzeczy jakieś. Tu była jakaś dźwignia, która... Dźwignia, tak, ale tam klapę musimy, nie? No. Tu jest taki grób jakby... A ty mówiłaś coś, że będzie trzeba szpadel gdzieś użyć, pamiętasz? No tak. Odkopać coś gdzieś, ale, ale my nie mamy chyba w ogóle? Tego szpadla, mamy handel tylko. Aha, to trzeba jeszcze zdobyć ten. No. A jestem ciekaw, jak to było wcześniej, w poprzednim levelu do zdobycia, a my tego nie podnieśliśmy. To cały custom nie, spakowany. No chyba, nie no, chyba tak nie mogło być. Nie, no, nie miałby takiej nie. wysokiej oceny. No oby nie było, tak? Bo ja tu na razie nic nie widzę. Nic nie możemy rozstrzelać. No właśnie, ani ta klapa. Wejść do tego zamku też się już nie da, bo on jest jakby zamknięty, nie? Aha. I tam jest jakby dziurka na klucz. Ale ta dziurka na klucz to my już jej używaliśmy wtedy. Aha, faktycznie, bo tu się cofa do tego więzienia. Chyba, że przez to więzienie jakoś. No w tym więzieniu właśnie tam ten szpadel będzie trzeba użyć. A no tak, tak. Tylko no na razie nie mamy, wiesz, tej drugiej części, nie? Ja pierdzielę. To jest takie tutaj dziwne. Nie no, musi to gdzieś tu być. W sumie ta lokacja nie jest jakaś wielka, więc mam nadzieję, że to znajdziemy. Ja tu pochodzę z Flarą. No. No, taka kupa jeszcze w ogóle. W sumie tam szpadel był przy tym kluczu, który podnosiliśmy, przy tym lustrze, nie? No, kilka razy mieliśmy ten, widzieliśmy szpadle i nic. Ej, no powiem ci naprawdę, że tu nie... A nie, jest tu przejście do tego zamku. Boże, da się tu wejść. Aha. Przez te drzwi, tam jest tak w bok się skręca. Ja tego nie zauważyłem wcześniej. Chodzę po tych schodach takich kręconych, nie? A, faktycznie, no, było tutaj. No. Dobrze, tam trzeba wrócić, no bo w sumie nie wiem. Ale dobra, tu jest zamknięte. No ale Lara, nie złaź Boże, schody kręcone, ładne, ale... Cholera, bierze człowieka. Dobra, idę jeszcze wyżej w takim razie. Aha, bo tu jest, no, faktycznie zamknięte. Ale mogłabyś się tak... O Jezu, jak ona się... Ale mi się zbagowała na tych schodach. No spadła mi na sam dół, a byłem na samej górze. Czaisz to? Jakie gumwo?
No i znowu mi to zrobiła, ej. Aha. Ty weszłaś po tych schodach na samą górę? No, weszłam na samą górę. Jest jakie kunwo. Aha, bo tu jest dźwignia. To myśmy jej nie pociągali? Nie no, jak znowu spadnę, to dostanę szału. Jezus, boję się. Tu jest... Ej, tu jest naftrynięcie tych... Nie, to jest naftrynięcie krzyża. Holy Cross wtryniam, czaisz? Aha. Poczekaj. Ale jeszcze klucz jakiś trzeba mieć. Ej, bo tutaj nic ten... Jakby, jak weszłaś po tych schodach na górę, to jeszcze miałaś naprzeciwko takie przejście. Taką dziurę trzeba przeskoczyć. Aha. Wróćcie tam do tych schodków, no, nie? Idę. Ale tam się wtrynia ten krzyż i w sumie, nie wiem, nic się nie dzieje za bardzo. Gdzieś na podłodze się coś tam pojawia, ale... Czekaj, bo ja się zgubiłam już całkiem, nie wiem gdzie jestem. Aha, tutaj. Ja też... Mam cutscenkę! Z tym blondasem. Aha. Co tu się dzieje? Aha, faktycznie to trzeba dziurkę. No, pojawiło się coś. Ale to gdzie masz tą cutscenkę? Właśnie po tych schodach, tam w którymś pomieszczeniu. Wiesz co, ten blondas to jest chyba w ogóle syn tego Drakuli. Okej. Ale on się chyba zbuntował przeciwko ojcu, wiesz? I on, bo on jakby został zmuszony do wyssania krwi. Ty poszedłeś tędy, bo ja poszłam w drugą stronę. Do takiej złotej dziurce na klucz. No. Aha, no, i zostawił nam klucz. Zamienił się w nietoperza w ogóle. Okej, okay, a gdzie ten klucz? Jakieś chipsy, czy co to jest? Nie wiem, jakiś... Coś ma. Ryż. Jedzenie dla nietoperzy. No. Jezu, nie mogę podnieść tego klucza. Tylko do czego on będzie? Poczekaj, jak on się zowie. Ballroom key. Idziemy na bal. Okej. Okay. That wine would be a useful alternative, I think. Tu to na pewno nie będzie pasowało. Exactly. Ale ładna muzyczka teraz. I could provide you access to the crypt. That sounds good. See you later. Ej, to może ten klucz tam naprzeciwko tego krzyża, który wtryniliśmy. Albo, no, ale mijaliśmy tą złotą dziurkę. Do tej złotej dziurki nie pasuje? No nie pasuje, bo ta złota dziurka chyba otwierała nam wcześniej te drzwi tutaj. Z tym gościem, co cutscenka nam się odpaliła. No jeszcze była jedna dziurka, chyba mijałam gdzieś tam, gdzie pobiegłam dalej. Jest, widzę. Tam, gdzie dźwignię trzeba było pociągnąć. No, widzę. Czekaj, to tu? Nie. Nie. Czyli to tam pewnie, gdzie ten krzyż. Bo byłaś tam, tak? Z tym krzyżem. No byłam, ale to jest strasznie dziwne, że no, to... No dziwne. Że to się tak używa tam. Znaczy nie wiem, zaraz zobaczymy, bo jeszcze mnie tam nie ma, ale tylko tam kojarzę dziurkę jeszcze. No, poczekaj. Tak! Ale dziwne. Dziwne. A gdzie jest miejsce na ten drugi krzyż, przepraszam bardzo? Ja się znowu zgubiłam. Może za tymi... Pikole po prostu. Za tymi drzwiami? Przejście. Ej, ładna ta sala. Fortepian. Ała. Wiesz co, wygląda jakby... Nie, na ten żyrandol się da wskoczyć, nice. Bo ona się tak od niego... Ona przez ten żyrandol się jakby nie przenika. Tak, da się go złapać, słuchaj, tego żyrandola. Okej. Okay. Ale nie wiem, czy coś tutaj jest. Wygląda jak kratka, jakby była do rozwalenia. No, taka tam na dole, nie? No. Aha, bo przez kurtynę się nie da. Nie da się pociągnąć za... Łańcuch? Da się pociągnąć za to chyba. Aha. Tylko ona się tak ustawia do tego trochę. No ale... Laro? I lustro się pokazuje. Gdzieś w tym lustrze pewnie będzie widać. Ej, ja nie mogę tego pociągnąć. Ona mi w ogóle na to nie reaguje. To drugie. Bo tam z drugiej strony jest jeszcze takie. Okej. Okay. No tak, bo to tamto jest obciągnięte do dołu, a to nie. Okej. Okay. Aha, i lustro mówisz. I co na tym żyrandolu coś będzie? No może, ale już tam wchodziłem ten żyrandol, klikałem kontrol i nic. Myślę, nie. Dziwne.
Chyba, że na tym drugim. Bo na ten drugi nie wchodziłem, nie? Jezu, to muza. Nie, na tym drugim też nic nie tam ma. Tam wygląda, jakby miało przejście się otworzyć. Są zamknięte drzwi, tylko... Tu jest na drugi krzyż miejsca. Gdzie? Przy drzwiach tu takich... Obok tego fortepianu jest, są takie aha, drzwi i takie kotary tak, jakby, nie? O kurczę. No to jest problem. Na razie to i tak mamy problem ze znalezieniem tu czegokolwiek. A nie, jest przejście tam na górze. No jest przejście właśnie. No czekaj, to z tego żyrandola tam skoczymy, nie? Chyba tak. Ja tego nie widziałem wcześniej. Ja widziałam tylko to zamknięte, co tak jakoś, nie wiem, takie po prawej stronie. Tylko nie wiem, a nie, ona się o sufit nie powinna tutaj obić. No ale... No jest, udało mi się. Właśnie tam. Jezu, jakie odgłosy. Żerandola. Mi się chwyciła, tylko tak dalej troszkę trzeba stanąć, no, nie? No, dobra. Mam jakiś klucz. To może być teraz ten klucz tam, gdzie ty byłaś z tą dźwignią, nie? Wine Cellar Key. Idziemy do winnicy. W ogóle hit, że nie mamy żadnego sekretu na razie. Ja bym chciał ten krzyż, kurde, zdobyć. Już no, wiemy, gdzie go fajnie wtryć, nie? Może jeszcze coś w tym lustrze widać. Ale nie wydaje mi się. Dobra, idę zobaczyć. Aha, ała, dobra, znowu zleciałam. No dobra, to ja wracam się do tej dziurki tam na klucz. Tu się tą dźwignię pociągało i tu chyba gdzieś ona była. No tu z lewej strony, tylko że to jest taka z... Nie, złota. Z lewej. Ej, nie pasuje to tu. Okej. A jest jeszcze jakaś jeszcze inna? Inna? No właśnie. Chyba, że tam na tym dziedzińcu, nie wiem. Czy tu w środku jeszcze myślisz, że gdzieś była? A na dziedzińcu była w ogóle jakaś dziurka. Chociaż słuchaj, cellar to jakby taka piwnica, no to może gdzieś na dole, tam w tych, wiesz... No, zejdę na dół, zobacz. W tych podziemiach, nie? Aha, wow. Umarłam. Temu? No bo chciałam sobie przeskoczyć przez barierkę, ale... Ale ile ty masz życia? Ja mam chyba mało życia, nie aha wiem. Dobra, walić to idę po Bożemu. You are invited. Dobra, dawajcie mi tą piwnicę. No czekaj, tutaj... A tutaj jeszcze są takie drzwi, ale... Czy tu była dziurka jakaś na klucz do nich? No, nie wiem, czy tam jest dziurka jakaś. Nie, właśnie nie ma. No. Ale tu by mi pasowało, nie? Taka piwniczka. Jest dziurka, ale chyba jej używaliśmy. Okej. Zużyta dziurka, słuchajcie. Tak. My szukamy takiej do rozdziewiczenia teraz. Zawsze szukamy takich. Czekaj, ale tu stąd przyszliśmy, to bez sensu. No stąd nie. Boże, szukanie dziurki. Masakra. Tu na dole. Nie, bo tutaj to nie było dziurki. Nie, no to też chyba nie było. Tu są drzwi takie też pasujące niby na piwnicę, ale ona... Nie ma tu dziurki. No brak dziurek. Jak mieliśmy nadmiar, to... No. Teraz mamy brak. Nie doceniliśmy, jak mieliśmy nadmiar. No. Nie, no to musi być w takim razie gdzieś tam. A słuchaj, a może te drzwi tam w tej sali całej balowej tam były jakieś zamknięte, nie? I może tam nie zauważyliśmy, tam była dziurka. Może. Bo tam się wszystko tak, wiesz, no, mieniło w oczach. Wejdę tam jeszcze raz. Pewnie to było tak pod naszym nosem, nie? A my szukamy trudnych rozwiązań. O Jezu, nie wejdziesz tam. O Jezu, co ona robi? Nie, no mam problem z tymi schodami kręconymi. No i spadła mi znowu na dół.
dostanę szału zaraz. Na pewno tu nie było dziurki? Każdy raz się obijam po ścianę. Ja pierdziele. W oknie widać dziurkę. W oknie? Nie w oknie, tylko w tym lustrze. Aha. Naprzeciwko dosłownie, jak patrzysz, no na wprost widać tą dziurkę. Aha. Ja pierdziele. Ale jesteśmy niedomyślni. No trudno. I co się otworzyło? Tylko poczekaj, bo tu są też dwie opcje. Nie te drzwi, tylko te na górze. Dobra. Nad dziurką są też drzwi, które widać w lustrze. Ale to... Boże, ja nie widzę tej dziurki. Ona jest jakby w tym przedsionku, jak żeśmy zanim jeszcze weszli. W tych drzwiach. Tak, na ścianie tam jeszcze w tym przedsionku. Okej. Okay. Jak trynisz, to zaraz nad tą dziurką skocz do góry, nie? I złap się kontrolem. I tam jest to przejście, które się otwiera. Boże, masakra. I kosmos. Ej, ile tu jest alkoholu? Ale skąd miałam wiedzieć, że tu... Aha, bo to pewnie w lustrze coś było widać. Tak, było widać. Mhm. O Jezu, czy to jakaś czasówka? O matko. Czekaj, czekaj, bo tu może być jakiś doszpadla Jezu, coś. Jezu, mi podskoczyła ci. Czasówka. Super. Mam nowy net. Ale może nie będzie jakaś zła. A nie, ona jest chyba tylko do dźwigni. Tylko pod dźwignią są zaraz płomienie, więc... Ale tu nawet nie ma się jak rozpędzić, że tak powiem, na sprincie, więc... No. No właśnie, i umieram. Ej, zginąłem. A nie, dobrze. Padłem. Jak już pociągniesz dźwignię, to możesz spaść na dół, bo ogień się gasi, nie? No, tylko mi właśnie nie starczyło czasu. No, ciągaj! Ja pikole. I pewnie się teraz w tej balowej tam sali otworzyło to drugie przejście. A nie, tu się otworzyły drzwi. Lara i problemy z ciągnięciem. No. Jezu, jakie tu pajęczyny są. To są tampony? Okej. Okay. Jest taka tampony. Firma tamponów OB? No. No co to jest OB? Aha. Na półce. I to okay. Taki spory zapas, powiem ci. Może on może sobie wciąga leciała. Jakąś tą krew, nie? Z tamponów. Ej, czekaj, bo ja nie... Aha, stąd. Drakula wciągający krewkę z tampon. No, faktycznie, pełno OB. I tu jakiś ketchup jest. Hellmann's. Czy inny. Ej, nie mogę się przedostać za te półki, bo chciałbym tam dalej pójść. No, też bym chciała, ale tu... Tak... Aha, pod tym trzeba przejść. Aha. A dalej się zakreszczyłem, ale to jest głupie. Aha, jakiś worek w ogóle ciągnę. Co okay. się dzieje? Między tymi półkami jest taki worek. Ano jest. Coś za tym workiem tam jest? Jakby ja tu za daleko poszłam. Aha, tam jest wino jakby chyba, wiesz? No, coś można podnieść. Tam się kłócę za ten worek. No mam wino. Chyba to jest wino, nie wiem. Ej, nagle słyszę jakąś imprezę. To się taki, wiesz, głosy jakby ludzi. Okej. Okay. Bottle of Italian. No i normalnie muzyka. Tak jakby bal się rozpoczął. O, to może trzeba teraz napoić wszystkich. Możliwe. Ale może tampona też weźmiemy. Ej, ale mnie denerwuje. Nie mogę przeskoczyć tych beczek. Masakra, dobra, wracam. Za te beczki. Jezu, jak to jest naćkane tych półek. No, masakra. Kto to tak w ogóle, kto tak ustawia półki, żeby się nie można było przedostać do kolejnych regałów? No. Teraz, który będzie się wracało? A to się, a Boże, myślałem, że to się zamknę. Dobra, jest bal. Boże, ile ludzi. Jest, słuchaj, nie Natla, jest ten Pierre. O. Sofia. Czemu się na mnie patrzy ten? Dracula. A Dracula się za mną, tak, no, kręci. Dracula się patrzy. Trzeba wino dać temu blondasowi.
Aha. Bo tylko on nie ma pary. O nie. I napił się. O Boże. Oh, thank you so much. Widziałaś te ruchy? O matko. Ej, on nam dał krzyż. Jezus, myślałem, że nam dał krzyż, on dał nam klucz. Ej, serio, będziemy tańczyć. O nie. Ja pierdzielę. O matko. Jakie ruchy, nie. Zadreptają mi. Masakra. My tak trochę nie pasujemy w tym stroju, nie? No właśnie, Lara by się mogła przebrać, czy coś. Jakąś suknię. Co to za tańce, dreptanie w miejscu? Nie wiem. Jakiś próg z ale flaszką. Ale Dracula jest najlepszy, w ogóle się nie zwraca uwagi na tą swoją panią, no. Tylko cały czas na nas się gapi. Takie trochę niegrzeczne, bym powiedział. Boże, co to za o, ruch jest? Boże, jakiś breakdance przez chwilę był. Ja Boże. No słuchajcie, panowie, nie poderwiecie tych lasek takim tańcem. Jezu, długo to jeszcze będzie trwało? Nie wiem. Jeszcze ten klucz mi świdruje cały no czas. No mi też. A moja Lara jeszcze trzyma w łapie flarę. Okej. Okay. Oszczędzili. Co się dzieje? Look in the mirror. O kurde, mam uciekać? No nie. Ej, nie wiem o co chodzi, bo mamy klucz z czaszką. Gdzie go trzeba wtrenić? Nie wiem. Uciekłem stamtąd. Wszyscy mnie posuwają. Ale oni chyba tylko tam w tej sali balowej już potem na dół nie schodzą, nie? No mam nadzieję. Dobra, wyszliśmy. Mamy ogólnie 40 minut, ale nie wiem czy tu zaraz końca nie będzie. Bo tak to wygląda w sumie trochę. Chociaż zero sekretów jeszcze mam. No właśnie, plus nie wiem gdzie ten klucz z czaszką. No to w sumie możemy zakończyć, jak gdyby się okazało, że będzie 10 minut kolejnego odcinka, to go dokoptujemy do tego, nie? No dobra. Dobra, to dziękujemy wam bardzo serdecznie w takim razie. Ja jestem ogólnie na dziedzińcu. No ja też. Ty też, dobra. To dziękujemy, mamy nadzieję, że wam się podobało. Tampony, no, rządzą. Tak. Z krewką. Już wiemy, co ćpie Dracula. Że jest taki no, najarany. Dokładnie. Trzymajcie się plutko i do następnego. Pa, pa. Pa, pa.